Partnerstwo publiczno-prywatne pomiędzy Instytutem Lotnictwa jako jednostką badawczo-rozwojową a General Electric to dosyć specyficzna forma współpracy w Polsce. Czy w Polsce instrumenty prawne pozwalają na efektywną działalność takich tworów? Znaczy 10 lat dowodzi, że tak, że odpowiedź jest pozytywna. Jak dotąd sięgam pamięcią, nie mogę sobie jakichś większych przeszkód przypomnieć, które, czy jakichś blokad, które byłyby na drodze naszego rozwoju. Ta współpraca odbyła się znakomicie. Pamiętam, kiedy zakładaliśmy, kiedy pierwszych 20 inżynierów pracowało, oczywiście była nieufność po obydwu stronach. My obawialiśmy się, czy Instytut Lotnictwa sprosta wyzwaniom. Instytut Lotnictwa obawiał się też, czy współpraca z tak dużą korporacją wyjdzie mu na dobre. No dzisiaj już możemy powiedzieć, że te obawy zniknęły zupełnie. Czujemy wsparcie polskiego rządu. Dostaliśmy grant, liczymy na następne. Myślę, że to jest jednostka, która jest to ten typ współpracy, o który rządowi chodzi, co potwierdził pan premier Pawlak w rozmowie z nami.